Dzisiaj sprawdziliśmy, na jakim etapie znajduje się przebudowa ulicy Podwale. To projekt, który zakłada przede wszystkim zwężenie ulic, likwidację zatok autobusowych, zamontowanie specjalnego oświetlenia oraz szykan i progów zwalniających. Ulicę Podwale zamknięto już 22 sierpnia, a jej remont ma zakończyć się 22 grudnia. W związku z zamknięciem od skrzyżowania z ulicą Świętego Wojciecha do skrzyżowania z ulicą 3 Maja PKM Jaworzno przygotowało specjalne przystanki zastępcze, które mają ułatwić funkcjonowanie mieszkańców tej okolicy. Maszyny budowlane, ciężki sprzęt, a także kurz i hałas to nowa codzienność mieszkańców remontowanego Podwala. Już w pierwszych dniach po rozpoczęciu robót na całej długości zamkniętego odcinka zerwano starą nawierzchnię asfaltową. Obecnie największa część prac wykonywana jest w okolicach pierwszego liceum ogólnokształcącego. Naprzeciwko gmachu szkoły pojawiły się nowe miejsca parkingowe wykonane z kostki brukowej, na których, jak zakładał projekt, samochody będą parkować prostopadle. W tym rejonie zaczęto również układać nowe chodniki. Choć dojazd do posesji mieszkających tam osób stanowi nie lada wyzwanie, prace z każdym dniem posuwają się do przodu i mamy nadzieję zakończą się w wyznaczonym terminie.